Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Trening Fitness. Tutaj Paula i dzisiaj zapraszam na przepisy na szybkie śniadania. Dzisiaj przygotowałam dla Was 3 propozycje, które zrobicie dosłownie w 5 minut. Każda z nich dostarczy Wam wszystkich potrzebnych makroskładników, tak żeby z pełną energią, z pełnym brzuszkiem zacząć dzień. Nie będę już przedłużała, pamiętajcie proszę o subskrypcji, kciukach w górę i zaczynamy. Pierwsza propozycja to koktajl śniadaniowy na bazie płatków owsianych, użyłam płatków owsianych błyskawicznych. Bardzo fajne śniadanie, idealne na wynos. I daję, słuchajcie, od razu bezpośrednio do blendera 4 łyżki. Okay. Podbijam białko odżywką białkową. Ja używam odżywki z Decathlon. W Polsce sprawdzała mi się bardzo odżywka z All Nutrition. Można pominąć oczywiście odżywkę białkową, jeśli nie chcecie jej używać. Banan. Używamy połowę. Wrzucamy od razu do środka. Następnie, słuchajcie, podbijamy zdrowe tłuszcze olejem kokosowym extra virgin. Jeśli nie chcecie używać oleju kokosowego, można użyć również na przykład masła orzechowego. Spełni tą samą rolę. Dobra, wrzucamy do środka. Teraz bierzemy pomarańcze, używamy połowy pomarańczy, trzeba oczywiście obrać. Ok, wrzucam wszystko do środka. Dolewam do tego mleko migdałowe, to jest moje ulubione mleko roślinne. Możecie użyć innego mleka roślinnego lub mleka krowiego, jeśli Wam służy. Około 150 ml. Okej, teraz całość blenduję. Jak widzicie, zajęło mi to mniej niż 5 minut. Odpalamy maszynę, będzie głośno. Okej, pięknie pachnie. Przelewamy teraz do szklaneczki. I gotowe. Ok, czas na drugą propozycję, również z mojej aplikacji VivaFit i będzie to owsianka jogurtowa. Bardzo szybki, ekspresowy przepis. Znowu używam płatków owsianych błyskawicznych. Tym razem daję 6 łyżek płaskich. 2, 3, 4, 5 i 6. Dobra. Wrzątek. Gotowałam sobie już tutaj wcześniej wodę i zalewam dosłownie odrobinę tak tylko, żeby przykryć płatki owsiane, żeby one mi napęczniały. Mieszam. Zostawiam, słuchajcie, dosłownie na chwilę i w tym czasie umyję owoce. Używam kilka truskawek, mogą być też borówki, maliny i winogron. Okej, płatki mi już ładnie napęczniały, zmienię teraz, biorę jogurt. Ja dzisiaj używam jogurtu sojowego, możecie użyć też naturalnego jogurtu z Kiru, będzie miał więcej białka. I dorzucamy jogurt do płatków owsianych. Okej, dorzucamy teraz owoce. Okej, i gotowe. I ostatnia propozycja na dziś to śniadanie wytrawne. Przygotuję dla Was kanapkę, bardzo pożywną, zdrową kanapkę z bagietki żytniej. Do tego serek Philadelphia lub inny podobny serek. Tuńczyk w sosie własnym, papryka, ogórek, rozszponka i jedziemy. I zaczniemy od przygotowania bagietki. Dobra, rozkroję ją na pół. Teraz smaruję bagietkę odrobinką serka. Ok, moi drodzy. Na to odrobina rozszponki. Sprawdźcie, oczywiście są na pewno umyte. Tuńczyk. Teraz tuńczyka trzeba odcedzić z zależy. Ok, widelcem rozdrabniam i przenoszę na kanapkę. I zabieram się za pokrojenie warzyw, umyję sobie jogurka i paprykę. Wiem, że prawdopodobnie powtarzam Wam już to setny raz, ale nie omijajcie
zapaczy w swojej diecie. Warzywa zapewniają nam masę cennych witamin, minerałów, błonnika. Także koniecznie jak najwięcej i jak najbardziej różnorodne. I gotowe. Okej, moi drodzy, tak prezentują się wszystkie trzy propozycje. Jak widzicie, zajęło mi to naprawdę niewiele czasu. Także bez wymówek, ty też na pewno dasz radę. Ja teraz zabieram się za swoje śniadanko. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzach, jakie jeszcze chcielibyście zobaczyć przepisy na moim kanale. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki.